Krośnie Odrzańskim tradycją jest już bicie rekordu długości flagi narodowej. Przez ostatnie lata te próby przeniosły się do sieci, osiągając rekordowe 241 metrów i 34 centymetry. W tym roku w końcu udało się wrócić do spotkania w parku. Mimo sporego zainteresowania i wielu osób, które na promenadzie stworzyły jedną wielką biało-czerwoną flagę, w tym roku rekordu nie udało się poprawić. Halo, halo! Mamy 183 metry i pół! Nie pobiliśmy rekordu 240 ponad metrów, ale 183 metry i pół to tegoroczny wynik! Choć rekordu nie udało się pobić, to cieszy zainteresowanie i wspólna zabawa. W akcję zaangażowali się mieszkańcy całej gminy, a także goście z Niemiec, którzy tego dnia odwiedzili Krosno Odrzańskie. Gratulacje należą się wszystkim, którzy podjęli próbę, ale szczególne ukłony płyną do mieszkańców Sarbii, którzy uszyli niemal 20-metrową flagę. Mając materiał po tej paskudnej pandemii, żeby to się nie powtórzyło już nigdy więcej, to postanowiliśmy tą flagę narodową bardzo, bardzo wydłużyć. I udało nam się to wydłużyć do 19,60 metra. No wiadomo, że wszyscy mieszkańcy za tym byli. Młode dziewczyny zmobilizowały się, poszyły. I myślę, że na drugi rok ta flaga będzie jeszcze dłuższa. 183 metry i 50 centymetrów oznacza, że nie udało się pobić ubiegłorocznego rekordu, ale za 12 miesięcy kolejne podejście.